Спасибо тебе, друг, за такой подарок, за такую дыню-тыкву. Да. Прошу. И спасибо тебе большое, что рассказал мне про вот этот вот праздник, вот этот, как его там, этот Хэллоуин. Теперь каждый год его буду, наверное, отмечать, если не запугаюсь, ой, не забоюсь. Я смотрю, ты так много нового уже узнал, видимо, везде в разных местах побывал. Ну-ка, да расскажи поподробнее, мы вообще с тобой когда последний раз виделись-то? Ostatni raz widzieliśmy się w naszych polskich lasach, kiedy byłaś u mnie w gościach. Pamiętasz, opowiadałaś wtedy mi opowieści ze swoich historii, z podróży. I ja pomyślałem, zawsze, wiesz, miałem takie marzenie, żeby zobaczyć morze. Morze. Tak. I pomyślałem, a w sumie, a czemu by nie? Czemu ja mam siedzieć w lesie? Ja też chcę zobaczyć. I tak jak ty, wybrałem się w podróż. Swoją podróż rozpocząłem jeszcze na długo przed wdrożeniem ograniczeń. Jednak słuchy o chorobie chodziły już po całym lesie. Dlatego na wszelki wypadek zakładałem maskę. Całkiem dobrze orientowałem się w terenie, ale wtedy jeszcze nie znałem map i nawigacji. I nie wiedziałem, gdzie znajduje się owo morze. Poszedłem więc przed siebie. Na pewno na jakieś morze się natknę. Sporo błądziłem, przedzierając się przez lasy. I chociaż my, wilki, świetnie biegamy, zajęło mi trochę czasu, nim osiągnąłem cel swojej podróży. Ale widok, jaki się przede mną odkrył, był wart wszelkich trudów. Kiedy tak zachwycałem się jednostajnym szumem wody pijącej się po kamieniach, usłyszałem, jak ktoś obok mnie pracował z trudem i bez wytchnienia. Wy, turyści, potraficie tylko krótko wzdychać, powiedział nieznajomy, a potem zawsze odjeżdżacie, biorąc tylko to, co powierzchowne. To co mam robić? Spytałem go. Żeby coś poznać, potrzeba czasu i wytrwałości. Trzeba kopać głębiej. I wtedy mnie olśniło. To prawda, zawsze było we mnie poczucie wolności i dotarłem do morza, do Krymu. Czemuż by go nie poznać? Od czegoż by zacząć? Wstałem i rozejrzałem się dookoła siebie. Tak, niech będzie ta góra. Zacznę od ciebie. Przedzierałem się w stronę tej wielkiej skały, która z każdym krokiem stawała się większą i większą. W końcu dotarłem na jej szczyt. I moim oczom ukazały się niesamowite widoki. Zaczęło się ściemniać i w oddali zamigotały światła jakiegoś miasta. O brzasku wyruszę w dalszą podróż. Jeszcze przed wschodem słońca wyruszyłem w podróż. Okazało się, że miasto nie znajduje się tak daleko i po kilku godzinach byłem już na miejscu. To była Jałta. Zobaczyłem przedziwne, senne uliczki zlepione jak gdyby przez leniwe stworzenia z tego, co akurat było pod ręką. Miasto było otoczone górami, całe we wzniesieniach i serpentynach, spływające jak gdyby całym sobą w stronę morza. Pokazano mi owoc, który nazywają adamowym jabłkiem, a wszędzie można było zobaczyć koty, o które mieszkańcy dbali każdego dnia. Tej nocy spałem w domu, w którym z jednej strony miałem widok na najstarszą cerkiew w mieście, a z drugiej na morze. Następnego dnia wyruszyłem w dalszą podróż, tym razem wzdłuż morza. I tak dotarłem do antycznego miasta greckiego,
Hersones Taurycki, a raczej tego, co po nim pozostało. Miasto powstało około V wieku przed naszą erą i chociaż przez wiele stuleci było potęgą tego regionu po najazdach mongolskich w XIV wieku i silnej konkurencji ze strony Genueńczyków, dla których główną siedzibą było współczesne miasto o nazwie Teodozja, zaczęło poważnie podupadać, by ostatecznie zniknąć pod warstwą osadu na 400 lat. Miasto intensywnie zaczęto badać po 1880 roku, czego rezultatem było powstanie muzeum pod przewodnictwem polskiego archeologa Karola Kościuszko-Waluszyński, którego był pierwszym dyrektorem. Na lekkim wzniesieniu wybudowano piękną cerkiew. Tam, gdzie w 988 roku wielki książę kijowski Władimir przyjął dla Rusi chrzest. Współcześnie dobrze gospodarzą tym terenem. W pozostałościach antycznego teatru grane są spektakle. Pracownicy dbają o wszystko i rozbudowują, a muzeum jest odwiedzane przez tłumy turystów. Droga prowadziła mnie dalej wzdłuż morza. Nie spieszyłem się jednak, zwłaszcza po to, by móc podziwiać zachody słońca, które na Krymie są niezwykle krótkie i łatwo je przegapić. Widziałem opuszczone mogiły i kurhany, pozostałości potęgi Imperium Osmańskiego, a nawet dotarłem do jednego ze skalnych klasztorów, męskiego klasztoru świętego Klemensa I w Inkermanie, w którym już od X wieku zaczęto wydrążać w skałach pustelnicze groty. Skroś okiem różnofarbnych powoju roślina, wdzierając się na głuche ściany i sklepienia, zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia i pisze Baltazara głoskami ruina. Tak pisał w swych sonetach Adam Mickiewicz. Skąd mógł przypuszczać, że od czasów jego pobytu w Bachczysaraju pałac krymskich Hanów odzyska swój blask. Budowę pałacu rozpoczęto na początku XVI wieku, równolegle z budową całego miasta, Bachczysaraj, jako nowej stolicy. Prace rozpoczęto od budowy meczetu i sauny Hana Sahib Gireja. Pałac w swej historii był kilkukrotnie odbudowywany, a współczesne terytorium pałacu wraz z ogrodami to zaledwie 25% początkowej wielkości kompleksu. Od XVIII wieku pałac był siedzibą wypoczynku rosyjskiej rodziny carskiej. Pierwsze muzeum otwarto tu w 1908 roku, a od lat 30. XX wieku prowadzone są prace konserwatorskie. Zdziwiło mnie słone jezioro Sasyk-Sawysz. Jego nazwa wywodzi się z języka tatarskiego i oznacza śmierdzące błoto od mineralnego zapachu wód i soli, które mają jednak lecznicze właściwości. Jest to jedno z dwóch różowych jezior Krymu. Swój kolor zawdzięcza wodorostom Dunaliella Salina, rozwijającym się aktywnie w mocno słonych typach wód. Pewnego wieczoru siedziałem na brzegu morza, oglądając tańce drozdów na zachodzie słońca. Moje serce ogarnęło nieoczekiwane uczucie. Ptaki
jak gdyby mówiły mi: Wilku, przyszedł czas, pora ruszać w drogę, ruszaj dalej, świat czeka na ciebie. O poranku, przechodząc obok tablicy ogłoszeń, zauważyłem informację. Pilnie poszukujemy morskich wilków z doświadczeniem. I tu mnie olśniło. Przecież jestem wilkiem. I równie dobrze mogę zostać wilkiem morskim. Doświadczenia również mam niemało, a czego nie wiem, nauczę się na wodach. Pośród szumu morskich fal dało się słyszeć głośne huki. To mój przyszły kapitan przygotowywał swój statek do długiej i niebezpiecznej podróży.